Kto z Was grał w Counter-Strike 1.6, Souls, Global Offensive? Ile mieliście godzin? Bo ja miałem tyle. No może nie dużo. Te piękne czasy, kiedy zarywało się nocki, grało się ze znajomymi. I nawet trochę zawaliłem z tego powodu szkołę, ale tu nie ma czym się chwalić akurat. Wieczorami siedzieliśmy i oglądaliśmy mecze, w których udział brały nasze polskie e-sportowe gwiazdy. Ale niestety nie było mi dane zobaczyć ich na IEM-ie w Katowicach. Neo, Pasha, Tas, Snax. No i właśnie Snax. Bo dla niego razem z ziemniakiem przygotujemy nowego potwora, na którym będzie zdobywał kolejne fragi. Miało być ładniej, bo się trochę lampa odbija. O, ta-da. Co więcej, ten komp będzie inspirowany ulubionym skinem Snaxa AWP Gangbir. Gangbir. Kompletnie nie wiem, jak się to czyta, ale tak on właśnie wygląda. Więc moim zadaniem jest przygotowanie właśnie tej oto obudowy pod tego skina, aby zamontować w niej nowe części. W tym procesor i7 13 generacji, i9 i RTX-a 4080 premierowego. A do samej obudowy trafi jeszcze parę zacnych gadżetów. A po obejrzeniu mojego odcinka zapraszam Was na odcinek do ziemniaka, link macie w opisie, żeby zobaczyć, jak poradził sobie Snax ze złożeniem kompa, a także jak poradził sobie z customowaniem, także tam, moi drodzy, wystąpię. Żartowałem, te atrapy nabraliście się. Mocne te moje żarty. Proszę bardzo, cały Saigon, obudowa rozłożona, wszystkie części przygotowane, te, które będę musiał pomalować podkładem, więc no jest tego dosyć sporo, więc nie traćmy czasu, tylko lećmy, a podkład, tak jak zawsze, epoksydowy, samochodowy, poleci na wszystkie części. Dzień drugi. Wszystko pomalowane, wszystko wyschło. Nie pokazywałem Wam już procesu malowania podkładem, ale gdybyście chcieli sami próbować malować swoją obudowę, to najpierw wszystkie części, nawet nie szlifuję już papierem ściernym, ale odtłuszczam benzyną ekstrakcyjną i szmatką, żeby po prostu no, zmyć jakiś tam brud, tłuste plamy, które zrobiliśmy palcami i tak dalej. I maluję całość właśnie podkładem epoksydowym. On jest jak dla mnie najlepszy. Jest oczywiście troszeczkę agresywny pod względem takim, że może się zrobić troszeczkę taki delikatny baranek, jeżeli zbyt grubą warstwę położymy, ale jesteśmy w stanie to zniwelować, dlatego ten etap, gdzie mamy podkład, to gdy sami będziecie próbować, epoksydowy polecam, jest dla mnie najlepszy, bo nie schodzi i później farba trzyma się bardzo dobrze. Teraz kolejny etap, czyli co musimy zrobić? Wybrać elementy, które będą musiały być w barwach szarych, jasno-szarych, niebieskich, jasno-niebieskich, ponieważ skin ma właśnie takie tony. To jest dosyć mocna mieszanka, wykorzystam do tego aerograf, pędzel, a także podkład epoksydowy szary, ponieważ szary podkład na pewno da radę i też pokryje niektóre elementy. Dlatego teraz nie zostaje nic innego, jak wymieszać farby, które będą mi potrzebne i lecieć z wybranymi kolorami na wybranych elementach. Dobra dziubaski, co tutaj się teraz wydarzyło? Wymieszałem, już mam gotową farbę niebieską, dlatego, bo to kolor przewodni na skinie. Dodatkowo dodałem do tej farby GAT 200. Jest to preparat utwardzający na twarde powierzchnie, typu właśnie plastik, metal, tak żeby się ta farba lepiej trzymała, bo te farby są dedykowane do butów. I żeby po prostu farba była rzadsza, dodaję Neutrala, również od Tarago. Linki do tych produktów dam Wam w opisie, tak jak będziecie chcieli sami spróbować swoich sił w customowaniu, w malowaniu, to też żebyście wiedzieli, gdzie takie rzeczy można znaleźć. A teraz ładuję farbę do aerografu i lecimy z pierwszymi elementami. Jak widzicie na tym stole obok, jest ich naprawdę dużo, więc dużo zajdzie czasu. Teraz specjalnie na tą okazję zakupiłem czarne rękawiczki, bo na czarnych rękawiczkach lepiej wyglądają w kamerze, nie widać potu rąk. Są bardziej ekskluzywne. Dzień kolejny, czas zacząć, godzina 8 rano, wczoraj skończyłem o 20, wszystko jest pomalowane, kawunia zrobiona, więc można zacząć kolejny dzień. Jaki mamy status, moi drodzy, jaki mamy status? Oprócz tego, że jestem trochę zaspany i niewyspany, to status jest następujący. Wszystkie części na niebiesko mamy pomalowane, tutaj mamy kolejne rzeczy na niebiesko i jeszcze mamy pomalowane na szaro. Tutaj mamy przednią ramkę, tutaj mamy boczną, znaczy nie ramkę, tylko bok i w kanciapce leży reszta szarych części.
A więc moi drodzy, co teraz? Teraz musimy złożyć całego kompa, ponieważ został mi ostatni dzień na dokończenie wszystkiego. Składanie pewnie będzie dosyć hardkorowe, bo jest tak dużo części, że jeżeli nie zostanie żadna śrubka, to będzie cud. Zaczynajmy. Tego się niestety nie spodziewałem, ale zapomniałem pomalować dwie części i to dosyć ważne, bo nie złożę komputera, póki ich nie pomaluję. Są to listwy, które idą z przodu, ogólnie idą dookoła całego komputera i one powinny być tutaj. No i po prostu odłożyłem je nie w tym miejscu, co trzeba i zapomniałem je pomalować, więc najpierw to zrobię. Już nie będę tego pokazywał, bo proces znacie, ale po prostu no niestety czasami coś w trakcie nie wyjdzie tak jak to. Zanim przejdziemy do wycinania na ploterze, pokażę Wam, co będę wrzucał właśnie bezpośrednio na komputer związanego właśnie z AWP-ą Gangnir. Na boku obudowy będzie taka oto grafika, o symbolice opowiem Wam w trakcie malowania. Tak, tutaj mamy bok obudowy, tutaj będziemy mieli front z napisem Snacks, tutaj będzie góra obudowy, tutaj mamy w środku taki symbol, który właśnie symbolizuje Gangnir, ale to właśnie powiem później. I mamy jeszcze na piwnicę będzie taki oto symbol rogów. Wszystkie te grafiki teraz rzucam na ploter, wycinam i zaczynamy końcowe malowanie. Tworząc całą obudowę, oprócz nawiązania do samych kolorów skina, dorzuciłem kilka symboli, które także miały nawiązywać do Gangnira. Cały skin jest pomalowany na kolor kości słoniowej i niebieski perłowy, a na niej została umieszczona włócznia Odyna. Dzięki tym informacjom wiedziałem, że reszta symboli nawiązuje do nordyckich klimatów, dlatego też dołożyłem kilka z nich. Z przodu rzuciłem charakterystyczne ozdoby z napisem Snacks w runicznym foncie. Na górze natomiast wleciał symbol drzewa Yggdrasil. W wierzeniach wikingów wszechświat jest podzielony na 9 światów połączonych właśnie tym drzewem. No i pierwsze szablony już siedzą. Mamy górę i mamy przód. Teraz czas zabrać się za bok, ale tutaj już go sobie ściągnę, żeby było mi wygodniej i nakleję wszystko już na biureczku. Na bok obudowy oprócz kilku graficznych dodatków umieściłem symbol Trikwetra. Z tego co czytałem może mieć różną moc, najczęściej jednak dzięki trzem zapętlonym w nieskończoności półkoli symbolizuje nieskończoność i wieczność. Do środka dorzuciłem jeszcze rogi wikingów, które także podobne są trochę do kawałka młota Thora, który był synem Odyna. Jego symbolika to siła i ochrona, co w samej grze także ma znaczenie. Moi drodzy, obudowa skończona, dlatego zapraszam Was teraz na prezentację, zanim pojedzie do ziemniaka i tam będziemy już montować resztę części. Tak prezentuje się skończona obudowa, którą razem z ziemniakiem dokończymy w jego domu i razem ze Snacksem. W środku nie mogło zabraknąć znaku Gangnir, który właśnie głównie nawiązuje do skina i symbolizuje włócznie Odyna. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to subskrybujcie kanał razem z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę i w komentarzach dajcie znać, dla kogo razem z ziemniakiem możemy zrobić kolejnego kompa. Wbijajcie do niego na odcinek, link macie w opisie. Do zobaczenia.